jestem mocno zawiedziony i ową rogatywką ma z pola. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak kiepsko brzmi, no to... Nieważne. Strasznie wczoraj zachlałem. No i sam wpierw trzeba oddać, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o rogatywce, no to w opisie pod filmikiem zostawiam link do filmiku o rogatywkach irytującego. Jedno trzeba oddać, cały ten projekt oparłem o to, co wykonał Bartek Mechanik. Tak jego kanał wygląda, ma dwa filmiki, 30 subskrypcji, ale naprawdę polecam, idźcie do niego, dajcie mu suba. No, zrobił dobry filmik i dobry poradnik. Aczkolwiek, co mi nie pasuje w nowej rogatywce Maskpola, jak możecie na nią popatrzeć, ona naprawdę jest taka se. Kosztuje to 100 zeta, a przynajmniej ja tyle zapłaciłem. No wiadomo, darmowa przesyłka, no, no kurwa, panie, no, ja mam wykupionego smarta. Ale jak obejrzycie poradnik Bartka Mechanika i popatrzycie na rogatywkę Maskpola od środka, to mam dziwne wrażenie, że ta rogatywka została uszyta na wzór tej właśnie z tego poradnika. Wiadomo, trochę lepiej niż w domowych warunkach, ale to nie jest to. Więc postanowiłem na wzór tego poradnika Bartka Mechanika wykonać własną rogatywkę. Dlaczego w ogóle zabrałem się za wykonywanie rogatywki? Dawno temu zakupiłem rogatywkę we wzorze Mora. I postanowiłem, że potrzebuję upgrade'u. Jak możecie zauważyć, ta rogatywka dostała koronę, ponieważ jebać komunizm. Oraz możecie zauważyć takie małe porównanie Legun z Maskpolem oraz z oczywiście jedynym prawilnym wzorem, czyli z Morą. Tak na mojej szpetnej głowie prezentuje się oryginalna rogatywka we wzorze Mora. Ma fajny feature, jakim można zrobić sobie ochronę słuchu. Później jest Maskpol. Taki se. Później czapeczka na wzór tej z napisem Bolones i Bolsgiviad. Później wersja pierwsza, prototypowa. Zapomniałem w niej dać gumkę, była za duża, a daszek jest za mały. Następnie wersja druga. W 100% zrobiona według projektu Bartka Mechanika. Z dodanym po prostu dodatkowym wzmocnieniem na rogi na górze z jeansu. No i przechodzimy do ostatecznej wersji z kordury. Wpierw, tak jak po zaznaczonym schemacie Bartka Mechanika, zszywamy ze sobą boki 1-2 po długości 12,5 oraz boki 3-4 po długości 13,5. Gdy obydwa boki mamy zszyte, to zszywamy je razem po długości 10,5. Następnie zaś na górze dajemy wzmocnienie w postaci czegoś na wzór trapezu. Chyba, nie wiem, z matmy miałem dwa. Gdy mamy już wycięty korpus rogatywki i zszyty, przechodzimy do ochronnika uszów. Wycinamy go według szablonu, który jest właśnie teraz widoczny na ekranie. Dajemy około 1 cm nadmiaru, tak aby można było zaszyć to, żeby nie pruło się. Oraz dodatkowo wykonujemy drugi, ale z innego materiału. W moim przypadku welur, bo taki miałem pod ręką, żeby nie zostawiać gołej kordury. Gdy ochronnik słuchu wygląda tak, jak teraz to widzicie, przyszywamy go do korpusu. Dodatkowo zaszywamy także końcówki korpusu. W moim przypadku dodałem tam też gumkę, aby zrobić czapkę, rogatywkę bardziej uniwersalną. Oczywiście zszywamy to elegancko na zakładkę. Następnie dorabiamy daszek. Jeżeli zastanawiacie się, z czego zrobić środek daszka, czyli te wzmocnienie w środku, to możecie zszyć kilka warstw materiału typu kordura, jeans. Aczkolwiek ja zauważyłem, że do tego idealnie sprawdza się jakaś stara, tania, chińska podkładka pod myszkę. Rule the game! Gdy to mamy zszyte, wszywamy ją w czapeczkę. Kurwa, pryncypałki. Gdy to wszyliśmy, spinamy wszystko klamerką z góry i tadam, mamy elegancką rogatywkę. Także to by było na tyle.
dalej jestem zawiedziony rogatywką od Maskpola. Idźcie subskrybować Bartka Mechanika i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!